Pouczenia obowiązujące dzisiaj. Badając skrupulatnie Biblię, odkryjesz, że opisany w listach stan rzeczy w dużej mierze przypomina słabą i daleką od doskonałości kondycję dzisiejszych chrześcijan. Pan Jezus Chrystus swojej mądrości dopuścił do tego, że tego rodzaju potrzeby odczuwalne były w Kościele już w jego wczesnych dniach. Tak więc apostoł Paweł został zainspirowany do napisania listów do zborów, w których najwyraźniej nie było mianowanych starszych, jak na przykład w przypadku Tesaloniczan czy Koryntian. Ci ostatni stanowili zdecydowanie lekceważący Boży porządek zbór. Mogłoby się zatem wydawać, że obecność starszych byłaby bardzo wskazana, choć tego nie wykluczam. Nie znajduję jednak najmniejszej wzmianki, która pozwalałaby przypuszczać, że w Koryncie funkcjonowali ordynowani przez Ducha Świętego starsi. Zbór w Koryncie miał obfitość duchowych darów, łaski, nie widać jednak wśród nich ordynowanych przez apostoła Pawła starszych. Mimo tego czytamy, że domownicy Stefana poświęcili się służbie świętym i apostoł Paweł prosi wierzących w Koryncie, aby poddawali się takim, którzy jak oni trudzili się i udzielali pomocy. O czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, 15 do 16 wersetu. Podobnie rzecz miała się w zborze w Tesalonikach. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 12 do 13 wersetu, znajdujemy ważne pouczenia skierowane do chrześcijan, którzy stanowili młody, dopiero co powstały zbór. Apostoł Paweł napomina ich: a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Jak widzicie, brak mianowanych oficjalnie starszych nie wyklucza wcale obecności duchowych braci stojących na czele w Panu, ani nie zwalnia nas z odpowiedzialności okazywania im uznania i szacunku. W wersetach tych kryje się dla nas pouczenie niezwykłej wagi, jako że my, podobnie jak oni, oficjalnie nie mamy starszych wśród nas. W taki cudowny sposób Bóg zadbał o niezbędne wskazówki dla zborów, o których z góry wiedział, że będą pozbawione oficjalnego nadzoru. To jest pochodzącego z ludzkiej ordynacji nadzoru oficjalnego opartego na apostole Pawle. Widzimy w tym po raz kolejny Bożą, zadziwiającą, dalekosiężną mądrość i troskę. Ku naszej zachęcie możemy zauważyć również, że choć w Koryncie i Tesalonikach nie było formalnie starszych, istnieli jednak tacy, których Bóg wzbudził spośród nich, którzy odznaczali się duchowymi zdolnościami w prowadzeniu innych, przejawiali duchową moc do zmierzenia się z trudnościami mającymi miejsce w Kościele i odpierania chytrych ataków wroga. W jednym z listów apostoł mówił o należnej im uległości czy poddaniu się im, w drugim zaś nazywa ich przełożonymi w Panu. Jeszcze i dzisiaj możemy ufać Panu i oczekiwać, że zaspokoi On tę potrzebę w swoim Kościele. Naszą odpowiedzialnością jest natomiast szacunek i uległość względem tych, którym powierza On tę niełatwą pracę. Jak już stwierdziliśmy, cechy, które kwalifikują na duchowego nadzorującego, podane są w pierwszym liście do Tymoteusza 3 i Tytusa 1 od 6 do 9.
Mówią one same za siebie i są na tyle przejrzyste, że nie potrzebują bliższych objaśnień. Silne moralne cechy oraz duchowa zdolność są niezbędne do wykonywania tej pracy. Warto zwrócić uwagę na słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza 3:1. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Praca biskupa nadzorującego w lokalnym zborze jest dobrą i w najwyższym stopniu niezbędną pracą, której powinni pragnąć ci, którzy mają niezbędne predyspozycje. Czasami zdarza się, że ta ważna praca pozostaje niewykonywana w miejscowym zborze, w którym brak duchowego doświadczenia i aspiracji po stronie tych, których Duch Święty niewątpliwie mógł i chciałby użyć. Tak więc widzimy, że koniecznym staje się napomnienie nawołujące do zabiegania o tę dobrą, potrzebną pracę. W 5 rozdziale swego pierwszego listu apostoł Piotr nakłania starszych spośród braci, aby podjęli się do oglądania i wypasania trzody Bożej nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, dając wierzącym swym życiem i postępowaniem dobry, godny naśladowania wzór. Niezwiędła korona chwały z rąk samego arcypasterza jest nagrodą, jaka oczekuje tych, którzy ochotnie podejmują się tej pracy.